Sam jest do czwartym jest napisane, że wino rozwesela serce. Oliwa służy do tego, aby lśniło dnie oblicze, a chleb wzmacnia serce człowieka. I dalej jest napisane, obficie napojone są drzewa pańskie. Wiecie, kiedy to czytałem, to zobaczyłem, że krew Jezusa rozwesela, Duch Święty daje lśnienie, a Słowo Boże umacnia. Że to, co się stało dla nas na krzyżu Golgoty, to, co się stało przez zmartwychwstanie Jezusa, to, co się stało przez Jego wniebowstąpienie, przez zesłanie Ducha Świętego, to jest coś, co obficie nas napaja. Naprawdę, jeżeli Ty jesteś skoncentrowany tylko na tym, jeżeli jesteś skupiony na tym, co się stało z Jezusem, jeżeli jesteś w stanie w ten sposób na rzeczy się przyglądać, to jesteś nasycony, jesteś napojony. Wiecie, ja nie widzę nic większego przez cały czas niż to, co się stało z Jezusem. Krew, Duch, Słowo. To są wszystko rzeczy związane z tym, że On tu przyszedł, On umarł, On wstał z martwych i On zmienił historię wszechrzeczy. On dał nam możliwość, abyśmy byli częścią życia. To jest coś, co musimy w sobie usystematyzować, żebyśmy o tym w ogóle, żeby to nam nigdy nie uciekało. Że krew rozwesela, Duch Święty daje lśnienie, a Słowo Boże wzmacnia. To są rzeczy, które muszą nam towarzyszyć. Nie musimy szukać czegokolwiek innego. Często ludzie szukają czegoś, co tak naprawdę zostało już podane, tylko w innej formie. Ludzie szukają, żeby w jakiśkolwiek inny sposób móc doświadczyć Bożej mocy, Bożej siły, zadowolenia życiowego. A to są rzeczy związane z Chrystusem. Kiedy ja jestem świadomy tego, że krew przelała się za moje grzechy, że Duch Święty jest we mnie, tak? Kiedy ja wiem, że Jego słowa to nie są tylko literackie jakieś tam zapisy, tylko jest to coś, co jest żywe i prawdziwe. Kiedy ja o tym myślę, kiedy ja się z tym utożsamiam, kiedy ja to wyznaję, tak, to zachodzi reakcja w moim życiu. To musi podnieść człowieka, chyba że człowiek w to nie wierzy. Albo tego nie używa prawidłowo. Ojcze, my wyższamy Ciebie. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś naszym Królem. Ojcze, my wyższamy Ciebie, czcimy Twoje wielkie imię. Jesteś dobrym i cudownym Bogiem. Jesteś tym, który był, jest i będzie ciągle ten sam. Jesteś Bogiem łaski. Jesteś Bogiem, który stworzył w nas swoją wiarę. Jezus, my mamy wiarę Twoją. My mamy wiarę Bożą. Uwielbiamy Ciebie, potężny Ojcze łaski. Jesteś najważniejszy dla nas. Do Ciebie, Ojcze, podnosimy serca dzisiaj. Dziękujemy, że jesteś tutaj z nami, Święty Duch. Że jesteś w nas i wokół nas. Że Ty doprowadzasz do tego, że nasze
Jesus.
Ciebie, każdą myśl, każdym słowem, każdym westchnieniem, każdym nawet tym, co jest ukryte, uwielbiamy Ciebie, uwielbiamy Ciebie. Thank you.
doświadczyła domu i bezpieczeństwa domu, aby dzisiaj doświadczyła tego bezpieczeństwa. Ja modlę się, Ojcze, aby każda osoba, która nigdy nie czuła się bezpiecznie w domu, aby dzisiaj doświadczyła bezpieczeństwa domu. Szokoro masakę, renemese, enemakotoronu masę, enekatoronu basa, halarana masę, kalarana masę, uonu koloronu masanto, ronomosu. Modlę się, Ojcze, o to, aby każda osoba, która nigdy nie doświadczyła tego, czym jest bezpieczeństwo domu, aby dzisiaj to bezpieczeństwo stało się udziałem każdej osoby w Kościele Mocy. Modlę się o to. Modlę się. Niech to uczucie bezpieczeństwa przyjdzie dzisiaj do ludzi. Nie dzięki nam to się wydarzy, ale dzięki Twojej sile i dzięki mocy Twojego Świętego Ducha. Niech bezpieczeństwo domu stanie się dzisiaj udziałem ludzi. Jeśli doświadczasz jakiegokolwiek ciężaru, który jest związany z tym domem, z namaszczeniem, które jest tutaj, to Bóg chce Cię od tego ciężaru dzisiaj uwolnić. Jest czymś bardzo dużym. Kiedy czujesz się bezpieczny, to tak naprawdę nie boisz też się w pewnym znaczeniu wcisnąć hamulca ręcznego. Poczucie bezpieczeństwa, kiedy będziesz czuł się bezpieczny przede wszystkim w Jezusie, to będziesz też się czuł bezpieczny tutaj. Ola, chodź do nas. Nie możesz się nie bać. Powiedz, nie boję się Agaty. Ojcze, modlimy się, aby bezpieczeństwo domu, aby to, czego nigdy nie doświadczyła w świecie, Ojcze, aby doświadczyła tego tutaj,
Kościele, Ojcze. Modlę się o to. Ściągam z niej wszelkie ciężary, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za dzień jej urodzenia, Ojcze, w ciele i w duchu. Kiedyś moja babcia mi taki wierszyk opowiedziała. Daleko pod lasem siny tym się wije. Tam pastuszki ogień palą i kartofle piegą. A żuczek waruje, łapki sobie grzeje. Krówki ryczą, porykują, dobrze im się dzieje. Czuj się bezpiecznie, tutaj w domu. Ja usuwam te ciężary. Przez moc imienia Jezus. Przez moc imienia Jezus. Namaszczenie Świętego Ducha. Ojcze, ja modlę się, aby ona zajęła swoje miejsce w Kościele. Niech ona zajmie swoje miejsce w Kościele.
Jeśli wiesz, że twoje życie jest obciążone jakimiś ciężarami, jeśli czujesz, że chodzisz tak naprawdę z koszami na ramieniu, to pościągaj to dzisiaj z siebie. Zrób gest proroczy, nie odwracając się za siebie. Nie patrz, że może zostawiłeś coś cennego. W ciężarze nie ma nic cennego. Ciężar nie jest cenną rzeczą. Złóż przed tronem Boga dzisiaj wszystko to, co obciąża ciebie. Chrześcijaństwo jest mega proste i duchowość jest mega prosta. Bóg nie powołał nas do tego, abyśmy chodzili w ciężarach. Pozdejmuj te kosze z siebie, cokolwiek ci ciąży, cokolwiek to jest. Jeśli to ma być dla ciebie naprawdę proroczy gest i chcesz się przejść tutaj do przodu i coś złożyć, to zrób to. Nie patrz na drugiego człowieka, to chodzi o twoją wolność, to chodzi o twoje życie. To jest nieważne. Nieważne, jaki gest zrobisz, może buty chcesz ściągnąć albo spodnie, zrób cokolwiek. Jak ci ciążą spodnie, to ściągnij spodnie. To chodzi o naszą wolność. Po wolność się biegnie. Po wolność się biegnie. Kiedy chcesz naprawdę wolności, to będziesz w tym temacie zdeterminowany. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie byli zdeterminowani w temacie wolności, aby nie stawiali do tych warunków, Ojcze. Biegnij do przodu. Będzie powracało do naszego życia. Musisz czcić i rozważać swoje niebiańskie pochodzenie. Nie jesteś z tej ziemi, jesteś z nieba. Nieważne, jakie masz pochodzenie, z jakiej rodziny pochodzisz, rozumiecie?
Jest w tobie niebiańskie DNA. To musisz każdego dnia powtarzać sobie. Stare życie nie ma prawa prześladować ciebie. Egzekwuj swoją wolność z pułapów władzy, jaką masz w Jezusie Chrystusie. Egzekwuj swoją wolność. Jesteś wolny mocą krwi. Jezus przelał swoją krew, abyś był wolny. Nie wspominaj starego życia. Stare umarło. Nie ma go. Ono jest pogrzebane. Zrób pogrzeb staremu życiu. Ojcze, ja modlę się. Niech przychodzi, Ojcze, mądrość i dyscyplina, Ojcze, w myśleniu. Niech ludzie nie rozważają starego życia, Ojcze. Ja dziękuję Tobie, Ojcze, że przychodzi nowy czas. I ten nowy czas to jest to, że ludzie wchodzą w dyscyplinę, Ojcze, w swoich myślach, Ojcze. Że ludzie biorą autorytet nad swoim językiem i że nie będą rozważać starego życia, ale każdego dnia będą rozważać swoje niebiańskie DNA. Że każdego dnia będą rozważać swoje niebiańskie pochodzenie. I ja modlę się, Ojcze, o to. I ja im kibicuję, Ojcze. I ja wiem, że obłok świadków kibicuje im również, Ojcze. I ja wstawiam się za tymi ludźmi, Ojcze. I ja dziękuję Tobie za nową przestrzeń wolności i swobody, Ojcze. Uwielbiam Ciebie za to. Uwielbiam Ciebie. Szokoroba, baba, zakur. Jest niż wszystko. Jedna kropla twojej krwi.
wszystko. Jedna kropla twojej krwi cenniejsza jest niż wszystko.
Ojcze, modlimy się, aby powstawały w Kościele prawdziwe zależności. Modlimy się, Ojcze. Jeśli zastanawiasz się, czy starczy mi paliwa, aby dobiec do końca, starczy ci wtedy, kiedy będziesz w zależnościach. Kiedy będziesz w zdrowej zależności, starczy ci paliwo. My, za którą w świecie mieliśmy bardzo niezdrową zależność. On nade mną panował, a ja przed nim klęczałam. Ale kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, postanowiłam stanąć. Wtedy, kiedy trzeba uklęknąć, to klęczę. Ale wtedy, kiedy trzeba stać, to stoję. Jest między nami niebiańska zależność. Jesteśmy od siebie zależni. Jesteśmy indywidualni, ale też zależni. Jeśli mi brakuje paliwa, to podłączam się do cysterny. Jeśli Arturowi brakuje paliwa, to również się podłącza do mojej cysterny. I tak samo jest w Kościele. Nie możemy się tego bać. Nie można się tego bać. Nie można się bać być w zdrowych zależnościach. Jezus Chrystus dał nam taki przykład zdrowej zależności. Nie bójcie się tego. My będziemy zawsze prezentować siłę. Bo takie jest nasze powołanie i takie jest Twoje powołanie, aby do końca iść w sile i w prawdzie. Ale musimy wejść w zdrowe zależności i nie można się tego bać. Nie szkodzimy sobie. Wiecie, o co chodzi? Diabeł chce wmontować w umysły ludzi taką perspektywę, że on mi zaszkodzi. Nie zaszkodzi ci. On cię zbuduje, on cię zasili. Tak? Weźcie się za ręce. Dawaj łapkę. Wiecie, ja wierzę w ogóle w takie rzeczy. Ja w ogóle wierzę w proste prawdy, w ogóle wierzę w Jezusa. Wierzę, że dzisiaj będą następowały święte połączenia. I nie oglądaj się, powiedz, a z tym się połączył, ze mną nie chciał, kurna, coś wyszło nie tak, źle coś powiedziała. Nie, dajmy życiu płynąć. Życie ma, wiecie, do relacji głębokiej nie można, tego się nie wykrzyczy. Nie wykrzyczy się tego, rozumiecie? My przeszliśmy swoistą drogę przez piekło, bynajmniej ja. Nie bójmy się w ogóle tego. Niech dzisiaj Duch Święty łączy. Niech zapadają w serca przyjaźnie. Niech w serca zapadają zależności zdrowe. Zdrowe zależności. I ja modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. I dziękuję Tobie, Boże, że Ty masz moc to uczynić. Uwielbiam Ciebie. Dziękuję Ci, że ludzie się siebie nie boją. Dziękuję Ci, że przychodzi perspektywa bezpieczeństwa i że ludzie potrzebują być razem, tak jak potrzebujemy być codziennie z Jezusem, żeby nie zgłupieć, tak potrzebujemy być ze sobą, aby nasze relacje były coraz bardziej silne, żeby świat mógł poznać, bo po czym świat poznaje? Po wzajemnej miłości, po zdrowych relacjach, po zdrowych zależnościach, nie po chorych zależnościach. Rozumiecie? Nie według kształtu tego świata, ale według kształtu z nieba. Ojcze, ja modlę się, niech to wszystko przyjmuje kształt z nieba, przez moc imienia Jezus. Niech to się zmienia na Twój obraz. Niech cała masa ludzka, która jest tutaj łącznie z nami, przyjmuje, Ojcze, niebiański kształt. Niech to nabiera kształtu z nieba, Ojcze. I ja modlę się, Ojcze, o to, przez moc imienia Jezus. Niech powstają, Ojcze, silne zależności, Ojcze. Thank you.
decyzja to drugie. Decydujemy się dbać o siebie nawzajem. Decydujemy się dbać o dom. O dom się dba. Ja dbam o swój dom. Dbam o mój dom. Fizyczny i duchowy, powiedz, będę dbał o mój dom duchowy. Dotykaj teraz ludzi, przenikaj teraz ludzi, przenikaj ludzi swoją mocą, przenikaj teraz ludzi, głęboko Ojcze, głęboko Ojcze. Najświętszy Boże dom, ten żywy kościół z ludzkich dusz, zbawionych Twoją krwią. O jakże kocham Twój, najświętszy Boże dom, ten żywy kościół z ludzkich dusz, zbawionych Twoją krwią. O jakże kocham Twój, najświętszy Boże dom, ten żywy kościół z ludzkich dusz, zbawiony Twoją krwią. Bo jakże kocha Twój, najświętszy Boże dom, ten żywy kościół z ludzkich dusz, zbawiony Twoją krwią. Bo jakże kocha Twój, najświętszy. Kościół. Czym jest Kościół?
To nie jest miejsce, do którego przychodzisz. To jest miejsce, z którego ty prowadzisz swoje życie. Krzywia proste drogi pańskie. Wziął zdrowe zależności i przerobił je na chore. Obudował farownie zależności. Ale są zdrowe zależności. Są miłosne rzeczy. Miłosne. Pomyśl sobie teraz o ludziach wierzących, którzy w jakikolwiek sposób cię zranili, którzy zrobili ci coś złego. Nieważne, czy coś bardzo złego, czy coś mało złego. Zranili cię jakoś. Chcę, żebyś wspomniał teraz tych ludzi. Ja wiem, że im wybaczyłeś. Ale chcę, żebyś ich wspomniał, tych ludzi teraz. I żebyś się modlił o nich teraz. Módl się o nich. O ich powodzenie. Mów się o powodzenie tych ludzi. Módl się, żeby im się dobrze działo. Módl się, żeby Duch Święty działał przez nich. Módl się, żeby mieli dużo pieniędzy. Módl się, żeby byli szczęśliwi. Zrób to. Ten ból, który czujesz, ta bariera, którą masz, to jest diabelska zapora. Przebij ją! Rozwal to! Nie jest problemem modlić się o swoich przyjaciół. Problemem jest modlić się o swoich wrogów. Ale to są wierzący ludzie. Oni poznali Jezusa. Może mają krzywo w głowach. Możesz publicznie piętnować ich zachowania, ale w swoim sercu. Się dobrze dzieje, Ojcze. Ojcze, dziękuję za wszystkich moich przeciwników w Kościele Twoim. Dziękuję Ci, Boże, za wszystkich oponentów mojej służby. Za wszystkich, którzy mówią i źle. Krytykują mnie, moją żonę, nasz dom. Dziękuję Ci, Ojcze, za nich. Ojcze, niech im się dobrze dzieje. Niech im się dobrze dzieje, Ojcze. Dziękuję Ci, Boże. Ufania mi, Ojcze, od odpowiedzialności wobec mojej osoby. Nie mają żadnej odpowiedzialności wobec mnie. Nic nie są mi winni. W samym środku mojej nocy z
podlewaj Duchu Święty. Wszystko to, co zostało zapłonione, jest na ślady. Niech to rośnie, niech to kiełkuje.
trąb na ziemię zrzeł, zuchwałe swy usta życie dał, aby służyć. W ogrodzie stoczył krwawy bój, na siebie wziął krakorycz ból, aby służyć. Tak cierpiał pan, stwórca
krzyczała. Cudowo się. Thank you.
trzeba jeść. A kiedy daje wino, to trzeba pić wino i się śmiać. Amen. Zabiłeś mnie, umówiłeś mnie, z Tobą.
Nie!